402 zawodników startowało w Zabrzu w zorganizowanych łącznie Mistrzostwach Polski w gimnastyce sportowej, artystycznej, akrobatyce, w skokach na ścieżce i na trampolinie. Była to pierwsza impreza na taką skalę w kraju. Tytuły Mistrzów Kraju w wieloboju wywalczyli Katarzyna Jurkowska-Kowalska i Łukasz Borkowski. Jestem bardzo zadowolona ze startu, zwłaszcza z tego, że mogłam, udało mi się obronić tytuł Mistrzostwa Polski i na swojej koronnej konkurencji też złoty medal i na ćwiczeniach wolnych. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego startu, mimo iż wiadomo, formę będę teraz szykowała na sierpień, na Igrzyska Olimpijskie. Nasza przyszła olimpijka ponadto wywalczyła złote krążki w ćwiczeniach wolnych i ćwiczeniach na równoważni. Występ seniorów bacznie obserwował trener kadry Leszek Blanik, który buduje reprezentację już na kolejne igrzyska w Tokio. Myślę, że poziom jest niezły, w szczególności ja mogę się głównie wypowiadać za poziom męskiej gimnastyki. Jeśli chodzi o szczególności seniorzy, mamy nowych młodych zawodników, którzy pracują u nas w Gdańsku w ośrodku olimpijskim i widać, że oni jakby tutaj dochodzą już do tych zawodników bardziej doświadczonych, do Borkowskiego, Rzepy. Teraz Rapsztajn, Gawroński, Wieczorek, a zaczynają, że tak powiem, wchodzić do tej pierwszej reprezentacji. To cieszy w kontekście właśnie Igrzysk Olimpijskich w Tokio, bo w tej chwili do Igrzysk w Tokio się już przygotowujemy, nie mamy kwalifikacji na Rio. Poza gimnastyczką TS Wisła Kraków złoty medal w konkurencji skoku wywalczyła Gabriela Janik, a w rywalizacji na poręczach najlepsza była Alma Kuc. Podium w wieloboju uzupełniły Janik i Paula Plichta, a w gronie mężczyzn Sebastian Gawroński i Adam Rzepa.